Fajnie. Lubię tunele, nie powiem. Dobra, idziemy dalej. Po dziurach. Zbieramy. Dzisiaj nie jaka miejscowość, jaka jest, nie liczę, bo zajechałem do Łukaszka, jego nie ma. Cześć, witajcie w ogóle. Siemanko. Dzisiaj inaczej. Dzisiaj sobie zwiedzam, dzisiaj to sobie nalajcie. Tu mamy między innymi rafinerię chyba. O, jest czynna w jakimś tam stopniu. Także sobie niestety jakiegoś tam zwiedzania za bardzo zrobić nie można. Ale ona się wjechała taką piękną dróżką. Już jest fajny tunel. Kiedyś właśnie Łukasza mi tą trasę to pokazywał i coś taka fajna była, dziurawa. Myśmy wtedy dosyć szybko gnali. Ale tak żeby sobie pobarkać. Całkiem fajnie, tylko coś się mi tu gdzieś... Dobrze, błotnik z przodu? Ewidentnie nie. Zegary, nie wiem, coś gdzieś tu sobie... Lekko szczylkło, czy jakiś plasniczek. A może te boczki? Piernik wie. Ale nie grozi już tylko, czy nie głośno. Ale tutaj powiem wam, kurczę... Biłby na jakiś urbejsik. Miejscóweczka fajna. No i co, to by główna droga zaraz będzie. Idziemy zwiedzać dalej, co tutaj mamy na okolicy. No czasu trochę mam, bo to pisałem znajomemu, że jakieś gdzieś tam po 16 będę. No to de facto jeszcze 16 nie ma, w sensie 17. Bo to 17 pisałem, że będę, a jest 16, jakieś 30. Tu w ogóle jaki parking. Ale tego można dla klientów, czyli parkować nie muszę. Muszę tego przejadę. Ale to fajny parking, patrzcie, aby to kurde strącił, nie? W takim parkingu. To no niestety nie postrunci. Słuchaj, to jest chyba komisaria, tak się nie mylę. No sobie pojedziemy, zobaczymy. Tu patrzcie, w ogóle jaki kurczę stary jakiś, nie wiem... Sklep? No ile sklep to nie był. Ale patrzcie, jaki kurczę stary. Mieje PRL-em. Czekajcie, bo to jest odwracać, to jest w ogóle kurczę miasto już normalnie. No to nic, to jedziemy prosto. Po prostu jedziemy prosto. Tam w ogóle co tam jest, kurczę, tej... Ja tam chcę jechać. Chyba tych widać gdzieś tu wjechałem, w ogóle nie wiem gdzie. Tak, muszę się rozglądać, patrzę po atrakcjach. No to wjechał na jakiś kurczę parking lokalny. I ten motor mnie tam zainteresował, chciałem go zobaczyć. Konsorcjum olejów przepałowych, organizacja zysku, opakowanie jakieś tam olejów, coś tam. Ja bym mi za darmo mieli dać olej do motora. To chętnie. A, bo to jest cała z tej rafinerii, kurczę. Cały taki, jakby wiecie, kompleks tu, nie? Wow, bajera. No patrzcie, tutaj bank. PKO. No to ciekawe, powiem wam szczerze. To jest parking. No bo nic tam nie jedzie z tyłu, chyba nic. Sobie nawrócimy. Tam raczej dalej przyjechać nie można. Zobaczmy, to są tylko parkingi. Tam się na parkingi pchać nie będziemy, ale to stoi jakiś wiaderek. No i fajne kopsy. Komplekt obsługi dostawowej sprzedaży. Logistyka. No powiem, fajnie, fajnie. No powiem, bo to fajnie, to ciekawe co mają. Taki odpicowany kurde budyneczek. No bo ja wam lubię takie rzeczy, wiecie, pojechać na takie nawet za dupie czy jakieś miasto właśnie takie, wiecie, nie za duże, nie za małe. To nie wiem, w ogóle mam ustąp pierwszeństwa. Takie ustąpienie pierwszeństwa. Chociaż nie wiem, bo nie było znaku, jaka to jest kurwa droga. Tu jest znak, to sobie tu zobaczę. Na przyszłość. Aha, no tak, na goście mieli go, no to wiadomo, bo ustąp pierwszeństwa to
to nie była główna droga, po której się poruszałem. No dobra, koliwa, jakieś takie kulki, czeplokowiska. Fajnie tu, podoba się mi. Taki właśnie, kurde, gdzieste, przezłamana przez miasto, mógłbym mieszkać, wam powiem. O, to chyba wiem, gdzie jestem. Ale pojedę sobie w lewo. Tak, wiecie, dla pewności, żeby sobie sprawdzić tę miejscóweczkę. Tak, to jest policja. Policjanie gdzieś tu są. Tak, to już wiem, co to jest za miejscówka. Tędy, że nieraz się bujał. Tędy jedziemy m.in. na parking właśnie w Jedliczach, który tam był jeden ze spotów. I może pojawi się i drugi jakiś spocik. O, to właśnie trasa na Dobieszyn, no to mało co będziecie widzieć. Ja pojadę sobie na Żarnowiec. W sumie kilka razy tutaj byłem, ale zawsze jak było pełno ludzi, nie było nic widać. Jakiś młody cizie midzie. O, zajedziemy sobie tu pod policję, tu sobie nawrócimy. Tak, elegancko. Jeśli tu macie policję. Jak to mówią, jepę na 100%. Są drogą gdzieś, tutaj jest sklep mechaniczny. O, to jest zoologiczny. Możemy sobie coś pojechać kupić, jakąś kurde rybcie. Papuszkę. A to gminny środek pomocy. Nie, gdzieś tu w tym miejscu de facto jest. O, Hunda. Fake taxi, gdzieś to jest właśnie ten sklep mechaniczny z częściami do motorów. Ale w którym takie miejsce, to ja nie wiem. Zobaczmy pierwszeństwo. Muszę tam zobaczyć, ale czy przypadkiem tamtego sklepu gdzieś nie ma? To też w ogóle śmieszny taki parking. Tylko karty. No i co to tutaj? Szybkie, bo mrzymknę, bo będzie jakaś dmuchać. Dmuchać. To jest właśnie kolejna część rafinerii. Nie podjedziemy tam. Może kilka razy był. De facto trasę coś tam częściowo znam. Tą miejscówkę. Znaczy, tu można sobie zatankować. O matko, 4,91 za benzynę. Hopy. Głupliście, to taka cena. Aha, to jest zakaz jazdy, jako tako widzę. Biuro. A koło biura, jak przyjedziemy, to tu w ogóle ma jakiś spiller, splar, splast, nie wiem. Nie doczytałem, odczytałem na początku. Ale patrzeć tu między innymi, że sobie zwolnię. Może, czy tu nie ma, wiecie, jakichś troszkę zakazów, nie, żeby się zaraz gdzieś nie władować na jakieś kurde hebie, jak to u mnie gadają. O, udusiłem prawie że maszynę. A nie widać go stąd. Piękne kwiatki rosną. W sensie jakieś pewnie wiśnie, że rośnie. Jest tu coś tu. Może tu spróbujemy wjechać w takim razie. Może tutaj się uda ciasnąć dupcie. Co my tu mamy? Zakazu nie ma. Jestem zbroniony, teoretycznie. Ale chyba nikt mnie nie zabije, jak się przejadę. I sobie zobaczę, coś tutaj mają w tych Jedliczach. Zatem, że wielkie dziury. Ale wiecie, to już troszkę jakiś urbex, jakby ktoś chciał, to coś by tu mógł zrobić, nie? Coś tu sobie poszperać. Wiecie, tam na przykład okienko puste, wolne. Czy tam otwarte. To można by się na górę biedę spiąć, też to widać z tej strony na przykład. To fajna beczka w ogóle, wiecie, obdarta ze skóry. O, a tu stoi maszyna, kurde, normalnie. A patrzcie, z rejon gazowniczy Radom. What? Co to robi sprzęt z Radomia? I to patrzcie, zarejestrowany świeżo. Stacja WR. O kurczę.
Ciekawe, naprawdę to jest bardzo ciekawe w tym momencie. Co tu robi taki kawałek, kurczę, złomu? Zarejestrowany na nowych tablicach. No przykrzeszczony, no w sumie de facto może stać dopiero rok, bo takie podobne krzaki są u mnie. I to rośnie bardzo szybko. No to ciekawostka, powiem wam. Tak to zarejestrowane, jakby ktoś chciał. To wiedzie się kierować, żeby taki sprzęt sobie kupić. I wyremontować, no szczerze, sam bym takim pojeździł, kurde, wiecie, jak to się w rajdach taką maszyną. A, to w ogóle jakiś pies chyba pilnował kiedyś nawet tego. O, patrzcie, to kolejna taka, to zwyżka cała stoi, widzę. Ja pierdziela, jakie to fajne sprzęty mają. O, tylko to panowie bramę zamknęli. No nie mogę stąd wyjechać. Chciałem pooglądać, a... problem. No i zamknij mnie. No i to jest taki gdzieś wyjazd stąd. Można? Można? Bramę! Proszę? No to chciałem zobaczyć. Czy to muzeum? Nie muzeum, no parę starych fajnych budynków. Parę starych fajnych budynków, stary samochód fajny. Właśnie tak niewiele było, bo to tabliczka jakaś była, ale to taka tabliczka jakaś stara. Dziękuję bardzo i przepraszam. Wiecie, zamknijby mnie w środku. Trzeba tak uważać, gdzie to się kurczę nos spycha. No widzicie, tak to jest. Ale jest to najmniej ciekawy materiał. A tytuł w ogóle, kurde, mogę teraz, wiecie, klikbaita walnąć. Normalnie zamknęli mnie na terenie prywatnym. A ile się mi nagrało? Nie, no coś tam się nagrywa. Dzielę dźwięk również. I pociśniemy do znajomego, zobaczymy czy jest. A i kolejny. Ja nie lubię, jak widzę takich kierowców, kurczę, z telefonami w ręku, to normalnie mnie ślaban trafia. Mają co robić, tylko kurde jechać z telefonem w ręku. I kurde sobie gadać. Powinien mandatem sobie kowal. I tak dawno dostał mandat. No ale to on nawet sam tam pisał, że się kurczę. Zresztą pozdrawiam kowala w ogóle. Ja tam sam pisał, że się wiecie zatrzymał, że się zaraz. No to odebrał i zaraz się zatrzymał na pierwszym zajeździe. Ale gdzieś panowie policjanci sobie już stali. Gdzieś go tam cupnęli, no i cóż, no bywa, no niektórzy powiedzmy jeżdżą całe życie. Nie wiem czy tu coś kurde jest w tym samochodzie, czy nie ma. No i cupnęli go, no. No ale trudno się mówi. Życie, no czasem się, wiecie, kurczę, jednym się właśnie udaje, drugim... A drugi, kurczę, głupie, wiecie, przewinienie najmniejsze zrobi i od razu go capną i... jest problem wtedy. Ale nic. Myślę, skończę ten materiał. Fajne takie, myślę, zwiedzanie. Zostałem zamknięty. Ale jakieś takie... Ale było widać, że goście cię tak troszkę po początku agresywnie do tego podszedł. Nie wiem, że co ja tu robię, no bo faktycznie miałem rację. Ale tak po tym miarę, wiecie, luźno podszedł do tematu, widać. Nie wypuścił bez większego problemu. No de facto mógłbym pewnie na jakiś mandat może dostać. No bo to jest zjazd na teren, to się mandat może nie, ale... Też nie wiem w sumie tak ładnie jak to wygląda. W sumie nie wiem, delikatnie przejechałem, no znak stary przede wszystkim. Tak no, jechałem niepewnie, bo też nie, ale nie sądziłem, że tam ktoś kurczę mnie zamknie, no. Ale i to, takie przygody się to, że tak powiem, żyje, kurczę. Do takich momentów się żyje. Dobra, ja będę kończył, także trzymajcie się, cześć, jestem Bolszu, bo tu już zajeżdżam do znajomego.
za parę metrów, także cześć, że jesteś poszedł, no i do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, ele, yo! No, mała odcinka. Na koniec odcinka. O, jest Maserati. Można zajechać. Jest kierownik.